tej chwili zajmuję się żłobkami, przedszkolami. Państwo na pewno wiedzą, że Platforma Obywatelska, zawdzięczamy jej podwyżki. Oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej, Klub Radnych Miasta głosował przeciwko podwyżkom. Walczyliśmy również o to, że jeżeli już Platforma chce wprowadzać jakieś podwyżki, to żeby to były chociaż podwyżki ludzkie, chociaż generalnie jesteśmy przeciwko podwyżkom, bo edukacja na każdym etapie powinna być bezpłatna. W tej chwili zajmuję się żłobkami i przedszkolami, szkołami podstawowymi, czyli edukacja i polityka społeczna. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej chciałabym zajmować się również żłobkami i przedszkolami, ponieważ w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówimy o tym, że subwencja na żłobki i przedszkola, na wzór subwencji oświatowej, takiej, która dotyczy na przykład szkół podstawowych, powinna w każdym cywilizowanym państwie znajdować się i być finansowana z budżetu państwa. W tej chwili żłobki i przedszkola są finansowane z budżetów samorządowych. Samorządów na to nie stać. Nawet w Warszawie, która oczywiście w tej chwili ma kłopoty budżetowe, bo mamy deficyt budżetowy na poziomie 2 miliardów złotych. Nawet w Warszawie są dzielnice i dzisiaj już też o tym rozmawialiśmy tutaj z kolegą radnym z Rembertowa. Są miejsca, w których nie ma ani jednego publicznego żłobka. I to jest między innymi Rembertów. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie z budżetu państwa dofinansowania. My mieliśmy też w wyborach samorządowych w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej program, Narodowy Program Budowy Żłobków i Przedszkoli. Dlatego, że uważamy, ja uważam, że nie jest to tylko element polityki prorodzinnej, który zachęca młodych ludzi do tego, żeby posiadali dzieci, bo to nie w tym jest najważniejsze. Tylko jest to również element polityki równouprawnieniowej, aktywizującej przede wszystkim kobiety, na których to przede wszystkim spoczywa obowiązek zostania w domu wtedy, kiedy po prostu nie stać kogoś na żłobek czy przedszkole. W związku z tym, że Platforma również nie weryfikuje progów od 4 lat dotyczących progów dochodowych uprawniających do świadczeń, między innymi dzieje się tak, że za żłobki zniżki dotyczą bardzo niewielkiej ilości warszawiaków, a i tak po podwyżkach w tej chwili opłata wynosi minimalnie 200 zł. Więc mogą sobie Państwo wyobrazić, że 200 zł miesięcznie to jest kwota dla budżetu, myślę, większości ludzi w Polsce olbrzymia, a co dopiero, kiedy ma się dwójkę, trójkę dzieci. Dzisiaj, kiedy już od 6 lat mamy tak naprawdę dominację prawicy nacjonalistycznej, ksenofobicznej i prawicy neoliberalno-konserwatywnej na polskiej scenie politycznej, niezwykle ważne jest zdefiniowanie lewicowości. Tak, żeby lewica w Polsce, nowoczesna lewica, mogła mieć głos decydujący w sprawach obywateli. Mówiła o tym już Paulina. Od kilku lat wszelkie postulaty związane z człowiekiem są nierespektowane. Dochodzi do sytuacji, gdzie podstawowe potrzeby obywatela, człowieka, matki, ojca, kobiety, mężczyzny są nierespektowane. Dlatego też ja powtarzam, a to się nie spotyka wcale ze zrozumieniem ze strony zarówno Platformy, jak i oczywiście przede wszystkim PiS-u, który to jest partią antysystemową, iż państwo w naszym ujęciu to jest państwo obywateli. Jak Paulina mówiła o szacunku dla każdego człowieka we wszystkich przejawach jego relacji, zarówno relacji pracy, stosunków pracy, relacji macierzyństwa, bycia dzieckiem, jak i relacji w każdym innej sytuacji związanej z tożsamością intelektualną, płciową i tak dalej, to człowiek w kategoriach państwa staje się obywatelem. Staje się obywatelem. A państwo w naszym rozumieniu jest tylko i aż gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich. Niczym więcej. Gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich. Czyli tam, gdzie
jest niezbędne dla ochrony praw obywatelskich, jak na przykład w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia, tam państwo musi zagwarantować obywatelom najwyższy poziom ochrony zdrowia i systemu ochrony zdrowia. Tam, gdzie dotyczy to kwestii o charakterze społecznym, państwo również poprzez dobre ustawodawstwo musi zagwarantować zarówno odpowiedni poziom świadczeń społecznych, jak i pieniądze na te świadczenia społeczne. Ale oczywiście pieniądze muszą pochodzić od obywateli, bo podstawowym systemem dochodu państwa są podatki. I jeżeli dzisiaj już mówimy o tym państwie obywatelskim, państwie człowieka, no to drodzy, jeżeli mamy dzisiaj w Polsce 4000, dotyczy to w szczególności osób młodych, umów o pracę śmieciowych, czyli młody człowiek płaci, jest samozatrudniany przez siebie i płaci najniższe składki, to siłą rzeczy w tym systemie jest mało i później nie ma z czego płacić. Jak słuchałem ciebie i Pauliny, to przekonałem się, że dlaczego jesteśmy na jednej liście? Bo mamy wspólne wartości i przywiązujemy wagę do wspólnych zasad. I Ryszard wiele mówił o państwie, ja w międzyczasie otworzyłem konstytucję, bo jak mówimy, dlaczego mamy wartości i zasady i co chcemy zrobić? No chcemy, żeby one były wcielane w życie, żeby one dotyczyły tylko nie naszych poglądów i kryteriów, wokół których się łączymy w Sojusz Lewicy Demokratycznej i współpracujemy z innymi organizacjami, ale żeby to wiele z tego było realizowane w rzeczywistości. Artykuł 2 Konstytucji Ryszard Kalisz nie wspomniał, a miał dużą zasługę, że taką konstytucję mamy. Jest napisane, że Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I to, co się dzieje od 6, czy już niedługo będzie 7 lat, od kiedy jedna prawica i druga rządzi, to coraz większe odchodzenie od realizacji tej zasady w życiu gospodarczym, w życiu społecznym, w życiu politycznym. Paulina wspomniała, że od 2004 roku nie były waloryzowane progi dochodowe, od których zależą świadczenia rodzinne, ale nie tak dawno media szeroko opisywały, że od tego czasu produkt krajowy brutto, czyli nasza gospodarka, rozwinęła się co najmniej o 30%, a jednocześnie pomoc czy transfery społeczne, pomoc społeczna zmniejszyła się o 1/5. Czyli pod rządami prawicy coraz bardziej odchodzimy od realizacji tej zasady, która jest zawarta w artykule 2 Konstytucji i która dla nas jest podstawą czy podstawą motywacją do działania. I to jest mój obszar, ochrona zdrowia, opieka zdrowotna, Ryszard już o tym wspomniał, no to jest zbudowana na zasadzie sprawiedliwości, na zasadzie solidaryzmu, na zasadzie równości. I to, co w ostatnim czasie się podziało, zwłaszcza w ostatnim roku kadencji tej koalicji, czyli przyjęcie ustaw, które wprowadzają na siłę mechanizmy rynkowe do opieki zdrowotnej, no musi pogłębić te niedobre zjawiska, które już zaczęły występować, dotykają pokolenia młodych, ale dotykają również seniorów. Czyli za 3-4 lata dostęp do opieki zdrowotnej, dzisiaj narzekamy, no ci, którzy muszą korzystać, to wszyscy narzekają. Ale to, co te mechanizmy, które zostały wprowadzone, one zwiększą nierówność. Czyli ci, którzy dużo wydają na leki, będą musieli jeszcze więcej wydawać na leki. Ambulatoryjna specjalistyka dzisiaj jest trudno dostępna. Ci, którzy mają pieniądze, potrafią to obejść, bo sobie z własnej kieszeni zapłacą, ale coraz węższy będzie margines dla tych, którzy są w trudnej sytuacji i nie mają wyjścia. Czyli naszym zadaniem, lewicy, to przesłanie, to jest to, co najważniejsze na najbliższą kadencję, odwrócić kierunek. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to nawet się mówi zmienić paradygmat, czyli odejść od tego rynkowego podejścia i przywrócić podejście takie, jakie powinno być, że opieka zdrowotna, zresztą inne usługi, Paulina mówiła o edukacji przedszkolnej, powinny służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, a nie być miejscem, gdzie się robi biznes. Czyli stąd subwencja przedszkolna i przedszkola bezpłatne dla wszystkich, tak jak gminy otrzymują subwencję szkolną.
i to jest w projekcie, który zresztą Ryszard mówi o społeczeństwie obywatelskim. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował taki obywatelski projekt. Nie tak dawno było pierwsze czytanie i to jest element naszego programu, który jest na 220, ten program można zobaczyć, na 224 stronach i program na wszystkie dziedziny życia, ale to, co łączy ten program, to właśnie zasady państwa sprawiedliwości społecznej. Jeżeli tworzymy prawo, to trzeba pamiętać o generalnej zasadzie. Nie można tworzyć prawa pod siebie. Czyli posłowie, senatorowie muszą tworzyć prawo dla ogółu, a nie pod siebie. Przykłady mamy. 2002 rok, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Jak ktoś poszuka w internecie, to na pewno znajdzie króciutki artykulik mój na temat właśnie krokodylich łez, jakie wylewała wtedy lewica, że na skutek tej ustawy władzę przejął PiS i tak dalej. No i proszę, a pozwoliłem sobie w owym czasie napisać do czterech posłów, wszyscy mi odpisali, że jest wszystko okej. Okay. Okazało się później, że nie jest okej. Okay. I tak można by mnożyć takie przykłady, teraz też mamy. Ustawę o kombatantach takich, innych i tak dalej, i tak dalej. Władza próbuje robić coś pod siebie, żeby być dobrym wujkiem, czy jakby tam jeszcze inaczej nie nazywać. Natomiast ustawy powinny być tak tworzone, tak skonstruowane, żeby one odpowiadały wszystkim. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań, ale trzeba myśleć przyszłościowo. Jedno zdanie na temat, kiedyś mówiło się, teraz ostatnio się nie mówi, na temat społeczeństwa obywatelskiego. No i okazuje się, że to też hasło bez pokrycia. Jeżeli mówimy jeszcze o tym prawie, chcę wrócić tutaj, to owszem, zmiana prawa, ale tylko w razie wyższej konieczności. Można odnieść wrażenie, i ja na co dzień mam szereg przykładów, że próbuje się czymś zabłysnąć, coś wprowadzić. Na pewno Państwo słyszeli o takiej inicjatywie ustanowienia Rzecznika Praw Żołnierzy, czy żołnierzy. No oczywiście inicjatywa upadła, no ponieważ ja sam osobiście pisałem do trzech posłów. Odpisał mi jeden, pan Stanisław Ziątek, i chwała mu za to. Nie można tworzyć w nieskończoność bytu, bo to nie rozwiązuje problemu. Na straży praw i obowiązków obywateli ma stać Rzecznik Praw Obywatelskich. To są dwa obszary, edukacja i kultura. Myślę, chciałbym w tych obu obszarach swojej działalności w Sejmie, jeśli zostałbym wybrany, postawić na kontynuację tych przedsięwzięć, które miałem okazję realizować, czy nadal realizuję, działając czy to w partii, czy to w młodzieżówce. Bardzo ważną sprawą, którą chciałbym pilotować w Sejmie, jest kwestia dostępności do lekcji etyki. To jest sprawa, o której mówi się od bardzo długiego czasu, którą zresztą mamy, kwestię tą mamy zapisaną w naszym nowym programie, ale mimo tego, że przynajmniej teoretycznie panuje wśród wszystkich partii parlamentarnych zgoda wokół konieczności zapewnienia każdemu uczniowi, każdemu rodzicowi możliwości uczestniczenia w takich lekcjach, nie uczestniczenia w lekcjach religii, to nadal tylko 2% uczniów w Polsce ma taką możliwość. Nadal tylko 2% uczniów na takie lekcje uczęszcza. Ja od lutego tego roku prowadzę akcję realizowaną w Warszawie, która polega na składaniu przez naszych radnych interpelacji mojego autorstwa w radach dzielnic, która dotyczy właśnie zbadania kwestii dostępności tych lekcji w Warszawie. W tej chwili zmierzamy już do końca i mam nadzieję, że w najbliższym tygodniu zaprezentujemy razem z Pauliną i z posłem Kaliszem wyniki naszej akcji na konferencji prasowej w Sejmie. I ta dostępność nawet w Warszawie naprawdę nie jest satysfakcjonująca. Dla mnie takim przykładem, taką rozmową, która skłoniła mnie do zajęcia się tym problemem, jest jedna z rozmów, którą miałem w trakcie mojej kampanii wyborczej, kiedy startowałem w wyborach do Rady Dzielnicy. Jedna z pań zaczęła ze mną rozmawiać o tym, czy będziemy my jako lewica podejmować jakieś działania dotyczące
poprawy tej dostępności do lekcji etyki. No to wyjaśniałem tej pani, że no tutaj musi zebrać się grupa 7 uczniów, należy złożyć pisemny wniosek i tak dalej. No to ta pani powiedziała, że ona za bardzo by tak nie chciała, bo nie woli się nie narażać, ponieważ wychowawczyni była radną PiS-u. I to moim zdaniem to jest, tak to w praktyce wygląda i dlatego my jako młodzieżówka przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zmienia zupełnie sposób organizowania lekcji etyki. Chcemy, aby każdy uczeń w Polsce, każdy rodzic otrzymał na początku każdego roku szkolnego wyraźnie deklarację z informacją, że szkoła jest gotowa takie lekcje zorganizować. Liczymy na to, że to będzie działać i że nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, której powszechne jest w polskich szkołach, szczególnie poza Warszawą, ale także w Warszawie, jak pokazał ten przykład, domniemanie uczestniczenia w lekcjach religii rzymskokatolickiej. To jest bardzo ważne dla SLD, dla partii, która walczy o świeckie państwo.